Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 480. odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu są Mateusz Donowicz i Paweł Stachyra. I Mateusz. Ja zawsze pierwszy mówię. Zapomniałeś. Ale teraz siedzę na twoim miejscu. Nie. Tak, bo to... My teraz co odcinek tak, zmieniamy studio. To jest dziesiąty raz, już dziesiąte studio wypróbujemy. I tak dokończ, bo teraz musisz przejść do kwestii... Teraz jest najlepsze studio. Takie największe, w jakim byliśmy. To kwwestia numer jeden. Pamiętasz, tam to jedno było takie jak sala cała. Było większe jedno. Okej, okay, dobra. Tam gdzie nagrywaliśmy ten jubileuszowy odcinek? Nie. Byliśmy w takim jakby... Paweł zaprowadził... Tam, gdzie przechodziliśmy. Tak, tak. Otwieram. Okej. No, także dobrze, że wszystko wiecie, o co chodzi, bo mamy tutaj wideo i obrazki, także... No. A teraz Mateusz chciał zapytać, w co graliśmy ostatnio. Tak, w co graliście ostatnimi czasy? W Mass Effecta. W ramach Game Passa? Tak, bo jak wyszedł... Znaczy w zasadzie niekoniecznie w ramach Game Passa, bo ja mam tą legendarną edycję, tylko że ostatnio dograłem gdzieś tam do końcówki jedynki i teraz, jako że to weszło i wszędzie o tym czytam, to stwierdziłem, że może ten czas, żeby dokończyć. Więc aktualnie kończę sobie jedynkę. Ciężko się wraca do gier, jak się je porzuciło po jakimś czasie i miało się te wszystkie jakieś tam buildy, nie buildy, w coś się celowało, ale na szczęście Mass Effect akurat system rozwoju ma taki na tyle prymitywny, że łatwo się połapać tym, co się miało robić. No bo tam tak naprawdę nie, w sumie tak mówię o buildach, ale tam nie ma buildów, tam sobie wybierasz klasę i wszystko jest pod tą klasę. Zawsze gorsze jest dla mnie fabularne wracanie, w sensie wracasz i potem, mam 10 questów, a to też zależy od gry. I już nie pamiętasz, o co chodzi w niektórych. No ja na szczęście miałem wyczyszczone wszystkie sidequesty, pozostały mi tylko główne. Okej, no to więc, lepiej. Więc tam na luzie w miarę. Ale wracanie do gier to jest problem, a ja teraz ostatnio stwierdziłem, że wyczyszczę backlog i wszystkie gry, które mam na kompie rozpoczęte, to zakończę, zanim sobie coś nowego zainstaluję. Więc między innymi muszę Disco Elysium jeszcze przejść. Bo zainstalowałem sobie tą edycję rozszerzoną, co wyszła. Ale jeszcze zanim była ta premiera tej polskiej edycji, teraz się zastanawiam, czy jak sobie wezmę tą polską wersję, to sobie wymyślicie, że będą kompatybilne, bo z tego co rozumiem, chyba tak. Ta polska wersja to tylko spolszczenie, tak? Tam nie było żadnych nowości. Nie. Okej, okay, no to czeka mnie to jeszcze. Zagraj po polsku, bo ciekaw jestem. Ja też w sumie sam mogę sprawdzić. Właśnie też jestem ciekaw spolszczenia, nie? Bo ja przeszedłem już teraz po angielsku tą premierową wersję. Ja wiedziałem, bardzo poetyckie. No, bo taki też ta gra taka jest. Ale nie wiem, no to tam 5-6 minut wyrywki. Rozgrywki właśnie. Ja widziałem wyrywki i z tego, co właśnie widziałem, to tłumacze sobie ciekawie poradzili, bo to też taka gra, która wymagała, żeby to nie było takie sztampowe tłumaczenie jeden do jednego. No tak, tylko... to musieli wziąć tłumaczy, którzy powieści raczej tłumaczą, czy coś takiego zazwyczaj, podejrzewam. Mam nadzieję, że tak było. Ale widziałem dobre opinie, więc chętnie sobie pogram. I to te dwie gry, jak na razie. Tak, na ten moment. Tak. Okej. Okay. Zdeniu? No ja dalej gram w Finala 14. Okej. Okay. Co ja mogę powiedzieć? No? I to wszystko. Tak? Jeszcze w pracy gram w The Pedestrian, bo wpadł do Game Passa. To już kiedyś tym mówiłem, nie? Chyba 2 lata temu. Kojarzę ten tytuł. To jest to, co po znakach się skacze? Tak, bo ogólnie do Game Passa teraz wpadły dwie gry logiczne i to są, tak się składa, dwie najlepsze gry logiczne w ogóle ostatniej dekady. Czyli właśnie The Pedestrian i... Chociaż nie wiem, Opus Magnum chyba też wyszło w tej dekadzie, to 3. Ale w każdym razie Pedestrian to jest właśnie tak, gdzie chodzimy takim ludzikiem, jakbyście sobie narysowali ludzika z kresek po prostu na kartce. I chodzimy po różnych znakach tam, plakatach, i na ulicach, w metrze i gdzieś tam. I po prostu zagadki polegają na tym, że każdy obszar składa się z kilku zazwyczaj części planszy i musimy łączyć wyjścia na tych różnych jakby kawałkach planszy ze sobą, żeby przechodzić na odpowiednie inne kawałki planszy, na przykład potem dochodzą, nie wiem, podnieść klucz tutaj, przenieść go na tą inną planszę. Jakoś tam strasznie to w trakcie jakby rozgrywki postępuje, jeżeli chodzi o mechanikę, bo potem masz na przykład takie rzeczy, że masz jeden kawałek planszy, w którym jest jakby wydrążone, puste wejście i możesz wziąć, chwycić ten kawałek planszy z twoim bohaterem i przenieść go na inny kawałek planszy i wtedy wychodzisz gdzieś tam i to jest w ogóle bardzo fajne, jeżeli chodzi o takie pomysły i ciekawą mechanikę. Więc polecam, bo w Game Passie jest, więc naprawdę warto. No i co ciekawe, to oczywiście chodzisz po tych znakach, ale teraz przeglądam zrzuty ekranu i ogólnie ta gra jest 3D jako tło, tak, a jakby sama rozgrywka jest 2D. Tak, tak, jakbyście stali na ulicy i patrzyli na znaki, po prostu sterujecie ludzikiem, który chodzi po tych znakach na przykład, więc to wizualnie jest bardzo fajnie zrobione też. Jeżeli nawet nie lubicie, czy boicie się gier logicznych, to jest bardzo fajne, żeby spróbować, bo naprawdę przynajmniej początek nie jest trudny. A druga gra, która wpadła do Game Passa, tylko nie grałem w nią teraz, tylko 2 lata temu znowu, ale warto przypomnieć też, że Gorogoa nazywa się ta gra.
I to jest bardziej taka surrealistyczna gra logiczna. Też chodzi o tam łączenie różnych, nakładanie obrazów na siebie i tak dalej. Tylko to jest bardziej taki wszystko w formie snu jakiegoś typka, który tam w jakichś potworach marzy, czy tam śni. Już nie pamiętam, o co tam chodziło, szczerze mówiąc, ale pamiętam, że dałem złotą rekomendację na Eurogamerze, więc to coś znaczy, prawda? No, chyba, coś nie tak. I w sumie to było na tyle. No, w finalu teraz grinduję sobie walutę na lepszy gear, żeby rajd w końcu móc zrobić, 8-osobowy. No i tyle. No. Fajny finalu. Mówiłem o finalu kiedyś już? Tak. Czy mówiłem o łowieniu ryb w finalu? Chyba nie. No nie wiem. Łowienie ryb jest w każdym MMO. Gdzieś to słyszałem. Łowienie, no. Tak? A to może mówiłem, kurde. Ale to może na audycji, spokojnie. Chodzi o to, że łowienie ryb jest w każdym MMO, nie? I to jest jakby takie... Taki mem już wśród fanów MMO, że porównują, gdzie jest lepsze łowienie rybek. Na przykład w New World było bardzo fajnie zrobione, bo takie całkiem realistyczne. No i grafika tam też pomagała. Natomiast w finalu jest fajne to, że masz normalną linię fabularną, związaną nawet z tym, że łowisz sobie ryby i tam po prostu masz dostarczać jakieś towary i potem jest w ogóle jakiś tam konflikt. I jeszcze nie przyszedłem oczywiście całej, więc dopiero mam 15 level Fishera, więc to trochę zajmie. Potem odblokowujesz łowienie ryb na oceanie, gdzie jest normalnie grupowa aktywność, że tam co ileś tam minut się zaczyna i to jakby nie jest dostępny cały czas, że wypływacie sobie z ludźmi na tam środek oceanu i łowicie inne rybki. Więc wow, no naprawdę. Fascynujące polecam. Jest to łowienie ryb. Bardzo. Wiesz, gdzie jeszcze wprowadzili w listopadzie łowienie ryb? W Skyrimie. Tak, dopiero? No, teraz. Ale w modzie czy oficjalnie? Nie, no oficjalnie. Nie. Ja wiem, że tak, w Gothiku jest mod. No tak, ale to bez moda. W sensie w Skyrimie ta edycja. Tak, bo to jest ten content z ich tego sklepiku z modami, tylko że to jest takie coś, że teraz jak masz wersję jakąkolwiek Skyrima z tych nowszych, to upgrade'ujesz automatycznie, bo to było chyba na 10. rocznicę. Ta gra ma tylko 10 lat, a mam wrażenie, że całe życie jest. A, czyli jak mam Special Edition, to będę mieć łowienie? Tak. I nawet sporo kontentu z tych płatnych modów, bo tego nikt nie kupuje, więc stwierdzili, że dadzą to w prezencie. Nie, to zdecydowanie jest powód, żeby zainstalować jeszcze raz Skyrima i w niego pograć. Bo jest łowienie. Jak stary. Dawno nie grałem tak naprawdę, żeby pograć w Skyrima. Raz zajrzałem, jak mody chciałem sprawdzić, jak wyglądają, ale tak, żeby zagrać, usiąść. I przejść? Ale tam nie, przychodzić nie chcę. Ale dorzucili też sporo innych takich, na przykład z tego sklepiku jest parę ciekawych takich modów, które teraz są jakby za darmo albo są uwzględnione. Na przykład ten survivalowy. On jest zrobiony przez tego samego modera, który zrobił ten survivalowy mod taki dostępny. A, okej. Okay. Masz normalnie, wiesz, temperaturę, jakieś tam choroby, jedzenie, picie, takie rzeczy wszystkie gdzieś tam. To masz normalnie oficjalnie w menu gry do włączenia, tak? Tak. Okay. To automatycznie ci się razem instaluje w ogóle to tam musisz odznaczyć, że nie chcesz tego. Wiem, że ja chciałem, a propos modów survivalowych, to chciałem w Fallout 4 jest taki, zapomniałem nazwy. Jakiś taki, wiem, że jest bardzo popularny na Nexus Mods. Tam, Frost? Chyba Frost, no w Fallout 4, to chciałem. W sensie chodzi ci o taki, że to taki jeszcze post-postapo, że w ogóle tam tak, wszystko tak, zniszczone. Tak, strasznie ten, trudne podobno. Tak. I on ma, wydaje mi się, że on ma, albo wiedziałem, że ludzie grają w niego sperma śmiercią. Chyba ma domyślnie, wydaje mi się. Mm-hmm. Więc to ciekawa rzecz. No ale jak spróbujesz. Czyli jeżeli zginiesz, tak, to zaczynasz od początku. Perma śmierć. Okay. Perma ale śmierć. To też się łączy w sumie, jak giniesz i zaczynasz od początku. Dobra, nieważne. W co grałeś po zapisie? Never Ending Story, ale trochę ending. Nie Body tego. Gang, ale skończyłem. A, to. Więc okay. Ending. Okazało się, że wcale daleko... W sensie nie miałem jeszcze dużo do zrobienia, żeby skończyć The Gang, bo okazało się, że ta gra jest na 5,5-6 godzin, a nawet 6 godzin, jeśli chcesz wszystko zebrać i wszystko w niej zrobić, więc to jest jednak takie miłe AA, no. Nie wymagające zbyt wiele od gracza, czyli taki, wiesz... Tak. Jest taka gra Unpacked, w której rozkładasz wszystko. Unpacked. Chyba też Unpacked. Unpacked, chyba masz rację. Zacząłem grać to w ogóle, całkiem spoko. No właśnie taki spokój wprowadza w twoją duszę, takie miałeś rację, że zaczęło denerwować w pewnym momencie. Ale później jest denerwujące. Bo chcesz mieć, nie chodzi tylko o to, że niektóre rzeczy tam są po amerykańsku, w cudzysłowie, ustawione na przykład w kuchni, tylko też o to, że wiesz, że jak będziesz mieć idealnie, to będziesz mieć więcej punktów, i coś ci tam nie pasuje, potem przekładasz i nie wiem, nie jestem zbyt cierpliwy na takie gry. Jak ktoś jest zbyt pedantyczny, to chyba może mieć problem w ten sposób. No, tak, to prawda. Tak, to ujmę. A The Gang jest, mimo że ma mnóstwo jakby problemów takich, że tam za wiele tych mechanik nie ma w tej grze. A jak jest krótka to? Ale jest krótka, jest ściągająca, dosłownie. A? Wow. Więc jak ktoś ma Game Passa, to na pewno polecam. Ale już mówiłeś o tym, więc więcej szczegółów w recenzji możecie posłuchać, jest, która jest na tak audycji stacji. Tak, więc przejdźmy może do pierwszych tematów dzisiejszego odcinka, a zaczniemy
od trzęsienia ziemi. Spokojnie. Wybuchu. Nie wiem, Baikonur płonie. Właściwie... Czyli Horizon Forbidden West wyciekło. Gracze grają na PlayStation 4. Coraz więcej materiałów trafia do sieci i możecie trafić na spoilery. Muszę przyznać, że w ogóle już nie obchodzi, bo bałem się, że coś, nie wiem, coś innego wyciekło, jak zżyć o tym temacie mówić. Jakiś inny Horizon, ale nie ma innego Horizona, nie? No ale dobra, wyciekło. O co ci? Cała gra wyciekła, w sensie, co chciałbyś więcej? Nie, bo przed podcastem coś tam budzi się do mnie, że Horizon wyciekł. I tak się zastanawiałem, jaki Horizon, bo nie może chodzić o Forbidden West, żeby się przejmował, o to mi chodziło. Okay. I tak się zastanawiałem, czy istnieje może inna gra? Było coś z Horizonem innego. Forza Horizon. A to też by mnie interesowało. Na przykład. Dobra, nieważne. W każdym razie, no szkoda, nie? Szkoda tym bardziej, bo po pierwsze, choć jest to kompletna gra w takim aspekcie, że można ją przejść od początku do końca, no, to jednak to nie jest finalna wersja, bo brakuje tam podobno niektórych tekstur, niektórych modeli, tak więc to jest nieukończona albo wersja. Tak będzie wyglądała na PS4. Albo nie, tak będzie wyglądała na PS4. Jak, ale skoro to gracze różni mają, tak? Nie tylko jeden, tak. Zakładam. Więc jakiś sklep musiał gdzieś się kopnąć. Gdzieś tam to znowu nie, to jakby wersja chyba digital. Tak mi się wydaje. Niemożliwe. Jak różni gracze by mieli i wiesz. Nie, no bez sensu. Co... Bywało już gra... tak, że przez miesiąc przedtem gdzieś tam w jakiś sklep jeden się kopnął we Francji, czy gdzieś tam w jakiejś Czyli wygląda Turcji. Na to, że jednak Horizon będzie tragicznie ale nie, wyglądał na PlayStation 4. Ale nie, bo to jest PlayStation 4, to tak jak Cyberpunk albo The Last of Us wyciekały. Znaczy, dobra, ale tam nie brakowało jakby tekstury, brakowało. Tylko się nie ładowała lub no to był właśnie, błąd. To też nie ładuje. Nie, te gry działały normalnie. Przecież Cyberpunk tam chyba z tydzień przed premierą był gameplay z PS4. Co ludzie gdzieś tam mówili, że no, to jest niekompletne, bo jeszcze nie wiedzieli, że na PS4 ta gra nie będzie działać. Ale było troszkę lepiej potem. No popatrzu. Tak, w sensie popatrzył troszkę, jakby dało się tą grę grać dużo bardziej, natomiast tak. Jakby to nic dziwnego, że no, ta gra byłaby w takim stanie. No, patrząc na źródła, czyli VGC, które o tym pisze, to gra trafiła do internetu, w sensie pliki. Tak, to po pierwsze. Nie, nie. Ktoś ze studia pliki, by pliki nie, właśnie oni piszą tam, że na razie nie widać tych plików za bardzo w sieci. Jeżeli chodzi o jakieś takie strony, gdzie no, jakieś torrenty, nie torrenty. Na torrentach. No na Chomikuj może jest. Bo VGC to ogólnie jest portal, który to pierwszy ogłosił tam, że coś jakiegoś się stało. I oni zaznaczyli wyraźnie, że właśnie póki co, według nich, nie pojawiło się to nigdzie w sieci. Ale jak się pojawi, no to wiesz. Myślę, że Sony teraz na bieżąco obserwuje internet i wysyła DMCA. Gdzie tylko się da? Tak, tak. Wszędzie, gdzie się to pokazuje, to jest po prostu zrzucane. O ile się pokazuje, bo też nie wiem, czy ktoś widział jeszcze. Możliwe, że to po prostu jakaś jedna osoba ma. Właśnie o to mi chodzi, bo ja się tak zastanawiam, czy to różne osoby mają. Na ten mają moment widzieliśmy chyba dwa tylko screeny, no i spoilery, jeżeli chodzi o samą no, grę. No i to pewnie z jednego źródła, nie? Podejrzewam. Więc to wygląda na coś po prostu, co... Może jakimś cudem wyciekło ze studia, jedna osoba ma dostęp. A nie, że czasem tak bywa. Nie będę z jaką grozną było ostatnio, że tam... Chyba The Last of Us 2 miesiąc przed ktoś miał już w pudełku, pamiętam, jak było. Więc to jest raczej taka sytuacja, że no, że... Nie wiem, jestem ciekawy, bo to nie jest jakby w 100% pewne. I też tak? Jak, jeżeli chodzi, że to jest cyfrowe, nie? Że wyciekło cyfrowe, czyli ze studia bardziej, no to mógł być wcześniejszy build, a nawet nie ten, co w pudełku będzie bez Day One Patcha, więc to by tłumaczyło braki w oprawie, tak wtedy. No to wtedy tak, zdecydowanie. Ja muszę, kurczę, przejść ten dodatek do jedynki. Tak głupio będzie zaczynać chyba sequel. Znaczy, zanim w ogóle zacznę grać w dwójkę, co pewnie nastąpi za rok, jeśli nie będę musiał do pracy. Ale chyba nie będę musiał, bo w tym czasie wchodzą też na szczęście inne gry. Ale już Horizon jakby całkiem niedługo, tak? Który to jest? Pod koniec lutego. Chyba dzień po Elden Ring. Jest Elden Ring, a potem dosłownie dzień czy dwa później Horizon. Więc bardzo... W ogóle ten pierwszy kwartał to jest trochę szaleństwo, jeżeli chodzi o duże gry. To jeśli to by była już taka finalna wersja, w sensie z płyty, to jestem trochę zdziwiony, że jeszcze nie ma jakichś takich, wiesz... Gdyby to była wersja z płyty, prezentacji ktoś... dla dziennikarzy i tak no dalej. Właśnie. Jakby to już wtedy się dzieją się takie rzeczy. A poza tym, gdyby... Gdzie gra jest praktycznie gotowa, wtedy zaczynamy tak naprawdę promocję. A tego nie ma. Tak, oczywiście. Gdyby ktoś miał pudełko, to też robiłby, wiesz, opatrzcie, wiesz, zdjęcie, mam pudełko i coś tam. Zazwyczaj ludzie tak robią, nie? No tak. Że pokazują, bo to nie wtedy nie łamią prawa, tak? Po prostu kupili grę wcześniej, bo mogą.
Natomiast jeżeli ktoś tam się ukrywa, to jest jakiś podejrzany, no ja to... bym właśnie w tą stronę się jednak skłaniał, że to chyba no, ale jednak jakieś pliki. W ogóle co, czekacie w sensie? Gracie na premierę na swoich PlayStation 5? No... Pytam do jednej jedynej osoby, która ma PlayStation 5. No ja mam, tak? No tak, czekam, bo nie ma innych gier, tak? Nie mam w co zagrać w ogóle. Ja, ale już będziesz mieć tutaj Dying Light, będziesz mieć Elden Ring, swój ulubiony. No dobra, ale jakby Dying Light... 500 godzin. Okej, okay, ale mogę zagrać na Xboxie, ale tak? Zostali zjechani za to 500 godzin. Tak, o tym jeszcze porozmawiam. Tak, o tym pogadamy. No to proszę, proszę. Tak Gran Turismo potem ci wychodzi zaraz? No Gran Turismo. Pojedziesz no okej, okay, no to dopiero jak się będą pojawiać te gry, tak? Ale póki co to nie mam jakiegoś takiego tytułu. Oprócz tych, które już wyszły, tak? Ale to... Mnie bardzo korci, ja chyba poczekam po prostu na PC-tową premierę teraz bez wyrzutów sumienia, myślę. No to trochę poczekasz chyba. Za rok, co z tego? Może dwa. Właśnie teraz to już rok. Teraz to już mi się wydaje rok, bo Death Stranding na przykład już po roku wyszło. Teraz wydaje mi się, że te gry będą wychodzić na PC-ta trochę szybciej niż te no zobaczymy. Tytuły. No ale wydajcie znać. Oprócz tego jeszcze tylko taki mini hint, że tak. Mowa jest chyba Tom Henderson. 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 Ten od, co sprzedaje DICE w kółko. Ale też czasem ma przecieki dotyczące innych rzeczy. Mówi, że będzie State of Play bodaj 3 lutego i tam zważywszy na to, że... No to o Horizonie będzie na pewno. No, że będzie właśnie o Horizonie, że będzie trochę więcej o Ghostwire Tokyo, że będzie więcej o Gran Turismo. Z moich informacji wynika, że raczej data jest niemożliwa. Przynajmniej nie zgadzają mi się pewne daty. Aha, no wiem, o czym mówisz. No, ale też nie możemy zdradzić. Ale czy no, bo State to jest of taki, Play wiesz, będzie? No bo, na pewno nie, będzie. Nie, bo on, wiesz, on spojrzał na kiedy było State of Play kiedyś i tak pewnie będzie w lutym coś tam, wiesz, to jest takie moim zdaniem trochę, no bo na pewno będzie State of Play w pierwszym kwartale. No nie? Musi i być. Po prostu strzelił w lutym. Ale że niby tam a potem jakaś jak będzie wielka zapowiedź jednej dużej gry. Bo zazwyczaj jest w takich w tym okresie w sumie roku. Tak. Więc po prostu strzeli, będzie 14 lutego i powie, a tak, bo opóźnili, tak, słyszałem, to moje źródła nie mówiły, że opóźnili. My możemy wam powiedzieć, że na pewno 3 on nie miał będzie. Sprawdzone leaky z EA. Tylko. No tak. Jak tam o Battlefieldy chodzi o coś, a inne rzeczy to zazwyczaj są takie, że bardziej wyglądają na jego domysły. Może miał narzeczoną w DICE. Może. Natomiast jeżeli chodzi o Sony, w ogóle jeszcze tam jedna rzecz, którą mieliśmy wspomnieć, to chyba ja chciałem, żebyśmy pogadali trochę krótko, tak, bo to nikogo podobno nie obchodzi, o PlayStation VR 2, które już jakby nie zaprezentowano zupełnie, bo nie wiem nadal jak wygląda, ale ujawniono oficjalne specyfikacje PSVR 2. Tak jest. No i tam wiadomo 4K, wszystko odświeżanie do 120 Hz, to wszystko jest takie już bardzo, no... Tego byśmy oczekiwali po współczesnym VR-ze, więc to jest spoko, jeżeli chodzi o specyfikacje. Natomiast fajnie, że zaimplementowali śledzenie na przykład oczu, wzroku, bo tego nie ma, nawet Valve Index tego nie ma. Musisz tam coś instalować, jakieś dodatkowe akcesoria. Więc to nie jest coś powszechnego, a to może być fajnie wykorzystane. Tylko, że inna sprawa, że pewnie twórcy nie będą tego za bardzo wykorzystywać. Chociaż może się mylę, albo to może na przykład, bo widziałem jakąś prezentację, nie wiem, z tych targów takich technologicznych CES czy coś tam. I chodziło tam o to, że śledzenie wzroku może na przykład ci działać wzrok jako kursor, że tam możesz sobie interfejs coś kminić z interfejsem, samym patrzeniem. Więc jakby to ma całkiem ciekawy potencjał do VR-u moim zdaniem. Ale no właśnie kwestia tego, jak oni to będą wykorzystywać. VR totalnie odpali, odcinek 795. Tak, już teraz. No ale wiecie, zresztą właśnie nowe Horizon zapowiedzieli przy okazji, nie? Tak, Horizon coś tam. Horizon... Call of the Mountain. Tak, tylko mnie to interesuje, czy to Thank naprawdę... Thank you from the mountain. Tak. Może to jest ten Horizon, o którym myślałeś. Może. Nie, tylko mnie to ciekawi, czy to będzie takie experience po prostu, że siedzimy i się rozglądamy. Czy to będzie faktyczna gra? No bo nic nie powiedzieli na ten temat, nie tak naprawdę. Bo tak, zapowiedzieli VR-ową nie sequel, tylko spin-off raczej Horizon. Mamy tam grać kimś innym. Właśnie. Mamy tam też spotkać Eloy, inne postacie, które tam znamy z tego uniwersum, ale no, muszą przede wszystkim więcej gier zapowiedzieć. PS VR 2 jeszcze nie ma daty premiery, ale pokazano kontrolery, które wyglądają tak jak kontrolery Oculusa, czyli takie no, kółka z kółeczkami. Na ręce, ale będzie DualSense w nich. Tak, będą mieć funkcję DualSense, więc to też jest spoko, bo to pasuje do VR-u, jakby te całkiem udane wibracje, jakie ma DualSense, nie te haptyczne coś tam. A propos DualSense'a i haptycznych coś tam, triggerów, no to co? Taki poboczny newsik może. Ukraiński kolejny. YouTuber. Tak. No. Ukraiński YouTuber twierdzi, że ma tajne informacje na temat Stalkera 2 i twierdzi, że Stalker 2 po pierwsze będzie opóźniony do jesieni, a po drugie, że pojawi się na PS5 właśnie z opóźnieniem i
będzie wykorzystywał te funkcje. Nie, ja widziałem tę plotkę, ale to jest strasznie niewiarygodne przez to Space 5, co mówi. Bo co, zrezygnowali, Microsoft oni zrezygnował nie mieli, Oni nie mieli chyba jak, ekskluzywności. Mieli. Game Pass? Wiesz, w Game Passie Day One. Okej, w Game Passie Day One, tak, ale... Nie sądzę, na pewno musieli mieć, skoro Game Pass Day One i cały marketing mieli z Xboxem. Są gry, które, no może nie duże, ale w sensie wśród tych wszystkich gier ogłoszonych nie sądzę, żeby wszystkie były wiecznie ekskluzywne dla... No nie wiecznie, ale chodzi o to, że od premiery. No tak, ale... Czyli to... co, czyli opóźniamy premierę, ale to się... Okienko. A przepraszam, a kiedy ma być premiera tego? Że niby no bo premiera miała być 28 kwietnia. Aha. No to mało jeszcze widzieliśmy. Nie, już pokazywano sporo gameplayu. Urywki co prawda, ale już tam z wielu miejsc jakby był ten gameplay. Tyle co z Arceusa, czyli nic. Jak? Był taki 7-minutowy materiał, stąd tam siedzą przy ognisku, opowiadają, są te przerywniki z różnych tam. Okay. Tam jest sporo całkiem. Okay, inna kwestia, że to wygląda trochę momentami tak, jakby nie było na przykład jeszcze odrzutu w broniach w ogóle. Ale no, wygląda ładnie. No. Ja w ogóle mam wątpliwości do tego Stalkera, w sensie bardzo chcę, żeby to się udało. Ale no, to jednak jest taki ogromny projekt, bardzo wysokobudżetowy, tak wygląda przynajmniej. Dla studia, które się działo cicho przez lata. Właśnie, tam naprawdę, no bo ilu tam jest oryginalnych deweloperów? Z 5? A po co ci oryginalni deweloperzy? No bo żeby jakieś, Ukraina żeby i jakieś doświadczenie mieli chociaż. Chociaż żeby nie było, oryginał też nie został wydany przez jakieś zaawansowane studio z doświadczeniem, więc... Zobaczymy. No właśnie. Czekamy na wasze komentarze, o czym rozmawialiśmy. A, o Horizon. Czy w ogóle was interesuje? Ten tytuł. Horizon Forbidden West cię was interesuje? Ze wszystkich nadciągających na konsolę PlayStation. Jeszcze, a propos PSVR 2, to jeszcze chciałem dodać, że mnie bardzo ciekawi polityka cenowa Sony. Bo skoro oni normalne gry wyceniają na 360, to czy będą wyceniać jakieś tam doświadczenia na VR na 250 zł na przykład? Bo to będzie dosyć zabawne, jeżeli chodzi o nowy VR. No i teraz warto wspomnieć, bo nie powiedziałem, że ten VR będzie tylko na jednym kablu, tak? Więc w porównaniu do jedynki to będzie bardzo wygodne i nie będzie wymagać kamery też tej takiej, co na telewizorku sobie kładliśmy, czy gdzieś tam, więc będzie taki po prostu jak Oculus Rift, który był do PC-ta ten ostatni. No i bez kabla byłby lepszy, co dodatkowe prawda. Dodatkowe pytanie, czy was VR interer? Bo to już pamiętajcie, już w tym roku VR odbije i... I jeszcze 3D wróci, telewizory. Jestem jak ktoś, kto kupił jakąś kryptowalutę, która zatonęła i już zaraz, już... Już za momencik. No dobra, a Paweł wspomniał o Dying Light, więc może przejdźmy do tego tematu. Kiedy wspomniałem o Dying Light? No powiedziałeś w połowie, że coś tam cringe i w ogóle, a ja bym powiedział, że co? Marketing to było najlepszy. Coś innego zupełnie, to było zupełnie coś innego, to było coś nie, o godzinach. Nie, że się wściekli, coś tam, bez sensu i tak dalej. 500 godzin. Tak. 500 godzin, to ja na początku chciałbym przytoczyć... tweeta, który trafił teraz przed chwilą dosłownie na Twittera Shadow Warriora 3 i napisali Shadow Warrior 3 zajmie 500 godzin, jeżeli przejdziecie go 60 razy. Czyli już chyba inne studia robią bekę z tego. Okay. Bo chodzi o to, pewnie wiecie, chyba parę dni temu, w piątek czy w sobotę 8 stycznia dokładnie napisał pełne przejście Dying Light 2 Zostań człowiekiem, albo pozostań. Kto to tłumaczy? Ja, teraz, na bieżąco. Okej, dobra, to wybaczam. Będziecie potrzebowali co najmniej 500, czyli 500 godzin. A tu widzisz, że tłumaczysz, bo tam jest w oryginale to complete, coś takiego jest. You chyba, need at least 500 Generalnie hours. Chodzi to o to, że potrzebujecie 500 godzin. Tak, żeby zaliczyć na 100% grę. Dla mnie, no właśnie, więc dla mnie fully complete to nie jest przejść. No nie, fully complete to jest stalakować. Nawet nie, bo podejrzewam, nawet że... Pewnie trochę więcej tak, sama platyna zajmie mniej pewnie niż stalakowanie. Ale dzisiaj Tymon Smektała też na swoim Twitterze napisał coś takiego, że jeden achievement ma zająć 48 godzin. Ja nie rozumiem, bo tu precyzują z jednej strony, a z drugiej strony... No ale może niektórzy gracze to lubią, tak? Bo wydaje mi się, że oni napisali takiego tweeta, tak, że 500 godzin, skompletowanie całej gry jakby, ale potem musieli to sprostowywać bardzo szybko. Ej, nie, posłuchajcie, to jest tak naprawdę to 80 godzin dla głównego wątku i sidequestów, a potem dzisiaj konkretnie dali, że nie, ludzie, to 20 godzin na samą historię, tak, więc spokojnie. Oni żyją chyba w 2010, kiedy chwalenie się długością gry to był jeszcze... Nadal jest. Proszę cię, to... nikt nie chce grać w 500 godzin gry i tam jest wyraźnie w komentarzach, masz same negatywne odpowiedzi. Ja rozumiem. Masz, że to nie ma się czym chwalić, że świat musi być tak zaprojektowany, żeby był, że jest mocno rozwleczony. Ale to gracze co oczywiście brzmi, tak? Nie gracze NO. Wszyscy gracze, tak piszą i każdy tak uważa. Dlatego wychodzi kolejny Assassin's Creed, który nie chce przechodzić godzin. Assassin's Creed, przepraszam bardzo, ja wiem, bo ja przyszedłem w Valhalla całą.
i mi to zajęło jakieś 60, niecałe 70 godzin. Nadal 3 razy za długo. Dobra, ale to nie jest 500, no nie? To jest zupełnie co innego. No dobra, ale jakbyś powiedział, że full stalakowanie Assassina, to też nie całe 200. Niecałe 200, to jest, wiesz, pamiętam, że koło premiery Wiedźmina coś się mówiło o tych 100 i generalnie gry w tamtym okresie takie z otwartym światem często tą setkę rzucały i to była ale taka to granica. To było 80 godzin to była taka, ja wiem, ale to była taka granica, że rozsądku, nie? Że te 100, 120 ze wszystkimi znajdźkami i tak dalej. Nie, wydaje mi się, że oni chcieli napisać tweeta do swojej, tej najbardziej wiernej grupy fanów, którzy do dziś grają w Dying Light 1 i mają tam, powiesz, po 2000 godzin w Dying Light 1. I to okej, okay, to by się sprawdziło, jakby napisali na Steamie, czy tam na jakimś Discordzie. Aha. Ale jednak to na Twitterze, jak piszesz tweeta, to piszesz do też casuali, do mainstreamu ogólnie, nie? I to niektórych przeraziło. I to się zabawnie obserwowało całkiem. No. No, to trochę naiwne, tak? Na pewno gra 500 godzin. Mhm. Nie, no wiesz, znaczy, inna rzecz, jakby, inaczej, z góry od razu chodzi o przesłanie, mówisz, tak? Bo jeżeli niektórzy mogli to tak odebrać, że skoro się chwalą, że na 500 godzin, to pierwsze skojarzenie wielu graczy było: o matko, to strasznie rozleczone musi być, nie? Mhm. Albo o matko, to coś tam jakiś, no nie wiem, to dla mnie to na przykład osobiście jest też coś takiego trochę, że skoro ja wiem, że tam jest tyle kontentu, to mi w takich grach często jest głupio się śpieszyć przez samą linię fabularną główną, bo wiem, że skoro jest tyle kontentu po prostu na miliard godzin, to ja strasznie dużo tracę i mi się wtedy gorzej gra. Tak podświadomie mam z tyłu głowy, jak przychodzę tylko linię fabularną w open worldzie, nieważne jakim, to zawsze tak czuję, że trochę tracę. No nie? Ja dlatego tak nie lubię grać w open world tak bardzo. Że szczerze mówiąc, każda gra teraz Far Cry było tak lepiej, ma. Bo Far Cry mi nie obchodził, więc w gry, które mi się nie chce grać, nie mam takiego poczucia, ale w gry, które tam jakoś bardziej bym chciał osobiście też zagrać, no to już... W ogóle świetny temat do dyskusji, w sensie, może jak? Go przeniesiemy. Już mówiliśmy o tym. Ale tak ogólnie długość, nie? No bo z drugiej strony... Jak nie będziemy mieć tematu na audycję, to... Pokazali, że 500 godzin, tak, na pełne ukończenie gry i 500 godzin zajmuje też przejście na piechotę z Warszawy do Madrytu, nie? Więc wybieraj, nie? Co wolisz? Może... Ale wiesz co, ta gra jest, przynajmniej ja mam w rodzinie jednego fana wielkiego Dying Light i Dead Island, mój brat w to przegrywał właśnie tak mniej więcej pewnie z 500 godzin w obydwa i z tego co rozumiem te gry są skierowane właśnie, znaczy jakby ten tweet, nie, ale też jakby ten aspekt tych gier jest skierowany do ludzi, którzy grają w koopie w to. Oni siadają w koopie i mają gdzieś fabułę główną i tak dalej. Podejrzewam zresztą też, że jak fabuła trwa 80 godzin, to nie będzie nie, jakaś... 20. Nie, Dzisiaj sprecyzowali. Tak, że, tak, bo że główna fabuła z sidequestami 80. Bo oni inicjalnie powiedzieli, że 80 godzin właśnie przejście. Z sidequestami. Okej, czyli też sidequest. No to właśnie podejrzewam, że to jakościowo nie będzie tak, że będziesz miał jakąś super interesującą taką, wiesz, rozbudowaną linię fabularną, tylko raczej będą ci zostawiać taką swobodę, tak, żebyś sobie latał, robił. Na pewno. Sidequesty, pewnie dużo będzie takich generycznych sidequestów. Czy jakiś tam zadań dodatkowych. Już nie narzekaj, ale tutaj wyjaśnili, że będzie kilka końcówek gry, tak więc pewnie liczą do tych 500 godzin, że musisz przejść 4 razy. Nie sądzę. Właśnie tego też się sprecyzowali. Czy chodzi o to, że ładujesz save'a od nowa na godzinę przed finałem? 500 godzin oznacza wymaksowanie gry, czyli zrobienie wszystkich questów, wszystkich zakończeń, zobaczenie każdego jej części naszego świata, ale normalny gracz powinien skończyć historię i dodatkowe questy mniej więcej w 100 godzin, więc się nie martw. Znowu zmienili. To była moja szybki tłumacz tweeta też. Natomiast w ogóle musiałem sprawdzić, czy na pewno koopa potwierdzili, bo tak w sumie nie pokazywali, jakby... ale tak jest czteroosobowy koop, więc spoko. No i tak to racja. Tylko bo... w takim tym mają prawo bytu. Jakby pamiętam Dead Island, to jakby dla jednego akurat to był... Dead Island, tak, ale w Dying Light mi się po prostu fajnie biegało trochę po tym okay. Nie przyszedłem całości, bo fabuła była totalnie... No właśnie o to chodzi, że musisz mieć coś zamiast fabuły. No, ale czyli samo to... Koło. Jeżeli zrobią lepsze bieganko i lepsze uderzanko pałami ludzi i potworków, to będzie całkiem przyjemne granie. No mam nadzieję, bo ten właśnie system walki wręcz, on taki sztywny strasznie był, ale szczerze mówiąc na tych zwiastunach on też nie wygląda jakoś cudownie. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że poprawią sztuczną inteligencję, bo z preview z tych, które były niedawno, to no były takie scenki dosłownie, że strzelasz już w głowę bandycie, chowasz się i on z strzałą w głowie mówi nikogo tu nie ma, nie? I się odwraca i, więc jak w tym, jak w Skyrimie trochę. Ale no ciekawe, ogólnie premiera już przecież zaraz, za rogiem, bo jest 11 stycznia, jak to nagrywamy. 4 lutego premiera jest, tak? Dokładnie, więc... Ale to muszę się do Dawida odesłać, czy może tam przedpremierowy jakiś kluczyk? Znaczy, mam ochotę zagrać, bo jakby podoba mi się idea otwartego gry z open worldem, która jest w mieście po prostu, nie? Że nie masz tam... Lasów. Państwa całego, tak. Czy właśnie jakichś pustych, wielkich przestrzeni, tylko jednak ciekawi mnie, jak to zrobili, że jednak... No,
Musi to... puste, wielkie przestrzenie, tylko wyglądające jak budynki. No wiesz, ale zawsze to widok też ma znaczenie, na co patrzysz chyba. Ale szczerze wam powiem, jakbym się dowiedział, że na przykład zapowiedzieli nowego Assassina, czy zaraz nowy Assassin wychodzi i wysłali tweeta, żeby wymaksować 500 godzin, powiedziałbym, o matko, zwariowali. Ale jak widzę Dying Light 500 godzin, to jakoś mam jeszcze większą ochotę zagrać. Nie wiem, dlaczego to tak działa. Bo patriotyzm. Może patriotyzm, może zbyt długo czekamy na tą grę. Może będzie kolejny... Ile gang godzin wymaga? 6, a przychodziłeś 3 tygodnie. Oj, po prostu wiesz. Ale nie, bo to też chodzi o to, że Dying Light nie wychodzi co roku, czy co dwa, nie? No ostatni raz wyszedł kiedy? 7 lat temu? Więc to też jest trochę inne podejście. Ja dlatego też chętnie zagram. Mimo, że to jest open world, to chętnie zagram w Dying Light 2, bo po prostu no, to nie jest Assassin, który mi się wydaje, że nie będzie miał dużo błędów. Dying Light. No zobaczymy. No. Znaczy, takie mam ten. No zobaczymy. No, to 2021 pod gwiazdą błędy w grach wideo trwał, więc może to będzie dobre rozpoczęcie tego roku. Przynajmniej mam taką nadzieję. Może. I pytanie do was. Czy wy też macie taką nadzieję? I czy 500 godzin Dying Light to liczba, która was przeraża? Czy też może nawet w pewien sposób motywuje do zagrania? Czy będziecie platynować? Mówcie. Tak jest. A my przejdziemy teraz do ostatniego tematu. Porozmawiamy o nowych, starych Star Warsach, które będą może w tym roku. Znowu Jeff Grubb będzie w naszym podcaście. Bo powiedział w innym podcaście Giant Bomb, o czym napisał w ogóle GameSpot, więc już na pewno tę informację trzy razy przekręcono. Na pewno trzy razy sprawdzono dokładnie. Albo, no miejmy taką nadzieję, każdy odpalił ten podcast i podłuchał, że Star Wars Jedi Upadły Zakon 2 może zadebiutować po pierwsze w tym roku, a po drugie zapowiedź ma być jeszcze na wiosnę też tego roku. I najpewniej będzie to E3 i najpewniej, czyli maj lub czerwiec, a pamiętajmy, bo chyba o tym też nie mówiliśmy, że E3, bo to chyba wczoraj albo przedwczoraj powiedzieli, tylko online będzie, więc znowu imprezę odwołano stacjonarnie i pytanie, czy w ogóle jakiekolwiek imprezy stacjonarnie jeszcze do nas powrócą, ale mniejsza o to. Wróćmy do tego, że Star Wars Jedi Upadły Zakon możliwe, że się pojawi w tym roku. To jest, moim zdaniem, to trochę brzmi jak taka informacja, oryginalny plan, który może nie wziął pod uwagę jednak problemów, które cała branża miała w ubiegłym roku, na przykład z pandemią. Bo to trochę za wcześnie, nie? W normalnych warunkach. Czego za wcześnie? Minęło już sporo lat. Dwa lata miną. No to akurat... Tak? Dobrze myślę? 3. 2019 premiera. No. Więc 3 lata, akurat do jesieni 2022. To jest idealnie. Kiedyś tak się robiło gry w 3 lata i pyk. Szczególnie, kolejne. Że Respawn nic w tym czasie nie robił, tak? Mieli. Znaczy oni mają różne tam. Tak, podstudia. Ale jest ekipka, która Apexa tam. O, faktycznie 3 lata minął. Okej, to dobra, to odwołuję. No i dawać grę. To był sukces wielki, więc. Na nie pewno, się, na pewno ekipa jakaś robi Titanfalla 3. No, na pewno. Wszyscy w to wierzymy. Tak, tak. No tak, a pewnie największa robi właśnie Fallen Order i no to tak nie, w takim razie to ma sens. Tylko, no bo. Jakby no spoko, no wyjdzie Fallen Order 2, super, wszyscy widzieliśmy, że to powstaje, tak? Mnie bardziej obchodzi, co tam zmienią. Ale nie wiedzieliśmy, że w tym roku. Ja jestem bardzo ucieszony, bo niedawno przypomniałem sobie, że ta gra istniała i jakby przypomniałem, jak bardzo ją lubiłem. I ja jednak i ty mnie przestraszyłeś, że jeszcze poczekam. Troszeczkę poprawili model walki pod tym względem, że to machanie mieczem było okej, okay, ale że było takie troszeczkę bardziej może płynne, takie... A ono było płynne, takie, nie wiem, w problem. No nie wiem, no. może bardziej... Żeby w tej grze były dekapitacje, czy tam w ogóle pozbawienie kończyn humanoidów, bo tam ogólnie jest przecinanie przeciwników, tylko ale tylko z potworami jakimiś. Tylko, tak, potwory i roboty, natomiast no ludzie to wiadomo, jak to wyglądało. No, może pozwoli. Chodziło o Peggy. Na pewno, może, no. Na pewno, ale cóż. No więc jak się walczy mieczem świetlnym, to połowa frajdy to jest to, że wszystko lata dookoła, nie? Tak, bo ogólnie... W takich grach jak Jedi... ogólnie, jeżeli dobrze... Knight. Jedi, tak. W Jedi Fallen Order, jeżeli pamiętam dobrze końcówkę, to tam końcówka jest bardzo otwarta, taka, że wiadomo, co teraz będzie robić główny bohater, nie? Znaczy właśnie odwrotnie. Oni zakończyli ten główny wątek bardzo definitywnie.
Dobra, czyli i się stało oni tym, lecą na jakieś dalsze przygody. Stop. Z tym czymś, co tam ekipa znalazła, to tak. Oni to nie zrobili tego, co chcieli zrobić, tak? Tak, tym, oni, okay, oni się dobra. Tego pozbyli. Okej, okay, dobra. To już nie mówimy więcej. Natomiast, no to dobra. No to w takim razie jeszcze większą wolność i swobodę mają twórcy. Tak, dosłownie mogą robić, co chcą. Jakby... Bo ekipa została, tak? Jakby... Tak, nie ma żadnych, wątków, chyba że jakieś tam, powiedzmy, kruszenie ciemną stroną dla jednej z postaci. Także, biorąc pod uwagę, w jakim momencie to się dzieje w świecie Star Wars, tak? A więc chyba 5 lat po tych prequelach. No. No to tak naprawdę mogą wszystko prequelowe, co im się żywnie podoba, robić. Mają kilka lat tam takich pustych, niewypełnionych jeszcze za bardzo przez Disneya, więc no dosłownie jakaś każda przygoda gdzieś tam tak, będzie. Tak, tylko ja widzę jeden problem już z sequelem. Ojej, uderzyłem się w głowę, zapomniałem, jak się walczy podwójnym mieczem. A, czy myślisz, że od początku nam dadzą podwójny miecz, dwa miecze? Myślę, że od początku dadzą, tylko boję się, co nam dadzą wtedy, w zamian jako rozwój, bo ja się boję, że zobaczymy ten strasznie głupi koncept, jakim jest latanie na mieczu świetlnym, czy inne tego typu rzeczy, które są w serialach. Okay. A wiem, że to się może pojawić, bo ci inkwizytorzy z tymi takimi okrągłymi mieczami, znaczy tymi, co się tak kręciły, to właśnie oni latają w serialach animowanych. Jezu. Więc obawiam się, że tego typu umiejętności mogą zacząć wjeżdżać. Helikopterek taki na mieczu świetlnym. Wiesz, mieczu świetlnym, który nic nie waży i nie może być śmigłem. Tam inne powietrze jest. Taki kangurek kawa, tak? Tak, dokładnie. Okay. Nie, ale to akurat... W sumie jak gdyby, znaczy ja bym się cieszył, gdyby dali nam od początku to wszystko, co pamiętamy z pierwszej części. Psychonauts 2 to bardzo fajnie zrobiło. Praktycznie 15 minut w progu i odzyskujemy wszystkie moce, które zdobywaliśmy. Ale, więc, nowe moce mogliśmy zdobywać, bo jest jeszcze dużo do niewykorzystania. Jeżeli chodzi o Jedi Fallen Order, to ja miałem to zaletę, że ona była zachowawcza, jeżeli chodzi o to, ile tam mocy miałeś. Raczej, jak już były moce, to one były bardzo różne od siebie. Ale nie było ich tam jakoś 50 i tak dalej. No właśnie. Teraz jak zaczną nowe wprowadzać, to może rzeczywiście to a będzie jak tam rozbudować. Było? Tam kolory było dosyć dowolnie, można było zmieniać miecze, nie? Tak, na początku gry miałeś 3 kolory. No właśnie, albo reszta się zbierało. A potem w pewnym momencie takim kluczowym dla fabuły sam sobie wybierałeś już kolor tam chyba z 10 czy jakoś tam 8. Bo to jeszcze byłby jakiś kierunek, ale już jest tych kolorów sporo, ale zawsze to można tak zrobić, bo... Dla mnie, jeżeli byśmy odblokowali tylko kosmetyczne rzeczy, jakby jako nagrody, gdyby były naprawdę fajnie wyglądające, to też było wystarczające. Nie? Może pójdą w kierunku takim, że poszczególne gdzieś tam kryształy, które będziemy wsadzać do miecza, mają różne statystyki troszeczkę. No. Może nawet takie solsowe, że wiesz, tak jak w solsach masz różnego rodzaju bronie, tak tutaj na przykład miecz byłby dłuższy. No w sumie. Mógłbyś używać na przykład dwóch mieczy, ale tak naprawdę, bo pamiętaj, że w Jedi Fallen Order wciąż miałeś pojedynczy miecz albo podwójny, a używanie jakby dwóch naraz to było tylko takie tymczasowe, że na jeden cios czy coś w tym stylu. Więc może że będą teraz takie faktycznie dwa miecze, nie? Że oddzielne całkowicie. No tak. Także jest to no mieli trzeba też, by to opracować, bo tak. To pewnie trudnie, trzeba animacje wszystkie zupełnie inaczej zrobić. No tak. No ale mogą się zmurzczyć i coś wymyślić. Dokładnie. No. Nie, myślę, tak że właśnie. Jeżeli ten sequel wyjdzie, to na pewno będzie... Zakładam, że będzie lepszy niż jedynka, nie? No bo jakby to jest dobre studio. A może poruszanie które... się z Titanfalla? Tak. Już było bieganie po ścianach, co tam jeszcze byście? Pytanie do was. Ślizganie się, to będzie ślizganie jeszcze takie. Co byście właśnie dodali tam? Takiego wspaniałego, ciekawego, dodatkowego. Może podsunięcie jakiś... Rudy nie był. Tytanów, karabiny. Farbowanie włosów, bo ja nie chcę Rudym grać. Na przykład. Podajcie swoje propozycje. Przepraszam, ja nie widziałem słuchaczy. Takiego ostrego zdenia nigdy w życiu. Zdenie jakiś rasista włosowy. Nie wiem jak to. Taki żart, tylko naprawdę tak, lubię każdy kolor włosów. Lubisz sobie żartować z mniejszości rudej? Nie, naprawdę. Wyślemy cię zaraz na Wyspy Brytyjskie, to zobaczysz. Co czekajcie, to znaczy. Kasuję Twittera. Ruda moc. Ciebie już skasowano. Dobra. Przejdźmy do pytania spod poprzedniego odcinka. Wiesz, jak to słychać to kraśnięcie, które tak, teraz zrobiłeś? I teraz będę wiedział, gdzie wpisać czasówkę. A, okay. Będę teraz za każdym razem klaskał. Na jaką grę najbardziej czekacie w 2022 roku, czyli już w bieżącym? I zaczniemy od odpowiedzi ze Spotify'a. Tam Tomek Hostyński napisał, jako że przechodzę po kolei wszystkie Soulsy, a w kolejce czeka na mnie już Bloodborne i Sekiro, to odpowiedź może być tylko jedna. Elden Ring. Ale bardzo spodobało mi się zwiastun Suicide Squad i także czekam. No... Panowie, co siedzicie? To wy jesteście fanami tych Soulsów i tak ale dalej. Ale ja powiem teraz o Soulsach, że ja się tylko mogę zgadzać, że ludzie czekają. No ja okay. Też bardzo czekam. Ale na Elden Ring. Na Elden Ring, no oczywiście. A ty też? Na Elden Ring trochę, ale tak szczerze mówiąc, bo ja nie grałem w tą betę, czy co to było, czy tam ten test sieciowy.
ale ja nie chciałem grać, bo widziałem po bardzo co? Podzielone opinie. Jedni mówią, że... Znaczy, w większości to są opinie takie... Ja nie widziałem negatywnych opinii o gameplayu. Jest... Bardziej o tym, że niektórzy wygląda jak Dark Souls 3. O znaczy, jasne. Taka spora część gdzieś tam, powiedzmy, ludzi, którzy mieli małą styczność przede wszystkim z Soulsami, to narzekają na wygląd. No, ale zauważyłem, że jest też grupa, która twierdzi raz, że to jest za łatwe, dwa, że ten tak. świat jest leniwie zaprojektowany, trzy, to... że pojedynki z innymi graczami się przeciągają nieskończoność, bo ciągle sobie przyzywają gdzieś tam jakieś duszki. Ja generalnie... To nie grać, nikt wam nie każe grać, Boże. No w sensie jest sporo tych, ale potem zobaczyłem wysyp filmików pod tytułem to nieprawda, że ta gra jest zła, oto dlaczego, nie? Ja widziałem większość pozytywnych jednak raczej reakcji. To, że jest za łatwa, to mi się akurat, znaczy nie oszukujmy się, to nie będzie jakby, nie wierzę, że ktoś, kto nie lubi grać w Soulsy na gruszeniu do Elden Ring i wow, ale łatwa gra, sobie przejdę Elden Ring. Na pewno tak nie będzie. Na pewno będzie trudno. Ja się cieszę, że będą takie rzeczy jak właśnie przyzywanie tych... No, duszków do pomocy, bo to się prostu... czymś różni od tego, jak pojawiały się duszki w poprzednich grach, bo bo w poprzednich Soulsach miałeś samony, że idziesz do znaku, modlisz się, przychodzi tak. NPC, bijecie się z bossem. Nie wiem, jak to działało. A to działa jak czar. Okay. Czyli jak ci, powiedzmy, że no, znikną ci te duszki podczas walki, to się odnowi ten czar i możesz znowu je przyzwać, nie? Na tej zasadzie. Spamowanie ogólnie nimi. No tak, tylko też nie za bardzo, bo w Soulsach nigdy nie masz aż tyle tam. Chociaż pewnie jak będzie jakiś build, to pewnie tak. Mi to nie przeszkadza jakby, spoko. Krzysztof Wieczorek. Witajcie GNM w nowym roku. Witamy i ciebie. Wszystkiego growego wam życzę. My tobie też. Mam nadzieję, że będzie to udany rok. Gran Turismo 7, Grid Legends. Trzymam też kciuki za Turn 10 i czekam na nową Forza Motorsport. Za Turn 10? Turn 10, no. A, okej, myślałem, że turn, to jakaś gra. Turn 10, tak? To czekaj, co studio. Wyjdzie w tym roku w ogóle. Co to jest Turn 10? Studio, które robi Forza Motorsport. Okej. Okay. I ciekawe w sumie, nie? Ona się bardzo różni od Forza Horizon? Tak. Jest bardziej jak Gran Turismo, ale mniej symulacyjna, jest trochę łatwiejsza niż Gran Turismo. Dobra. Taki dirt, ale nie bardzo. Nie, bo po asfalcie. Taki dirt, tylko po asfalcie i tak. Nie dirt. I nie dirt. Spoko. Michał Wierzba, na God of War Ragnarok, gdyż wiem, że jest to produkcja, która mnie nie zawiedzie. Ale upewniłeś się, że nie pomyliłeś Ragnaroka? Bo Assassin też. Ragnarok okay. napisał. Nie pomyl gry. Czekam również bardzo na Horizon, a tu mam pewne obawy co do kwestii fabularnych. Pozdrawiam. No jeśli ty się to bardzo interesujesz i lubisz spoilery, to już w sieci możesz znaleźć, czy będzie źle, czy będzie dobrze. Herkules, Baldur's Gate 3 i dodatki do Magic the Gathering. Ty, Baldur's Gate 3 w tym roku przecież wyjdzie. No Matko Boska, ja zapomniałem zupełnie o ale tym. To jak, ale trochę wyszło. Ale to tylko jakby pierwszy raz. Early okay. Access wyszedł i ja grałem, i to wyszło w 2019, Early Access, nie, przepraszam, w 20. A nie, jesienią 20. Okay. I miało wyjść pierwotnie pod koniec ubiegłego roku, ale właśnie przesunęli. No ja grałem tylko tyle, co robiłem filmik i nie grałem więcej. Więc pograłem może, nie wiem, z 7 godzin maksymalnie, więc strasznie się jaram, bo jakby, no come on. Już tam tyle dodali, sporo klas wszystkich i tak dalej. Więc mam nadzieję, że wyjdzie, chociaż pewnie jesienią znając życie. No, pewnie ale fajnie, bo jakby dali na lato, jak nic nie wychodzi innego dużego. No ale to jest taka gra na jesień, nie na lato. Ja ale nic nie robię latem. Divinity wyszło... Pod ciebie nie będą wydawać gry. Jakoś na przełomie, właśnie na przełomie sierpnia i września, więc podejrzewam, to jest taki moment na pecetowe giereczki często. No. Total War wtedy wychodzą. Na gry roku. Saints Row'y. No, właśnie, gry kurczę, to już mamy gry roku, zapomniałem, że mamy już gry roku. Tom 87. Ciężko wybrać, ale chyba Starfield. Elden Ring ciekawi mnie tylko ze względu na George R.R. Martina, jako autora całego lore świata. Niestety Souls-like za bardzo mnie frustrują i dlatego jak nie jak tam lore zrobił? To może będzie Easy Mode? Boże, no to właśnie to jest Easy Mode, wszystkie przyzywanka. To ludzie w końcu pograją. To, że masz czasem, nie, bo nie wszyscy bossowie będą w otwartym świecie, nie? Bo tam... Tak, widziałem, że tam w jaskiniach czasami tak. ktoś jest, czy ten właśnie to zależy od lokacji. Elden Ring to jest taki otwarty świat, który jednak ma też dużo... Masz na przykład cały zamek, tak? I wchodzisz do tego zamku i tam jest praktycznie, i to jest taki zamek jak jedna lokacja z Bloodborne, tak? Więc to jest taki otwarty świat jakby po środku, ale dookoła tego masz różne takie lokacje. Jakby lokacje zamknięte, więc to mi się bardzo podoba. Lochy, nie? Takie dokładnie. Tradycyjne dokładnie. Z RPG-ów. Ekwadorek, siemacie w nowym roku, pięść, czyli żółwik. Najbardziej czekam oczywiście... Dziękujemy, myślałem, że chcę nas pobić. Dobrze, że wytłumaczyłeś. Tak, sobie. Najbardziej czekam oczywiście na God of War Ragnarok, pomimo, że rozgrywka prawdopodobnie będzie bardzo podobna do tej z 2018 roku. Pozdro, joystick pad. Okej. Okay. Właśnie ja liczę na nowe bronie. Nie? Mają... Niech tam wymyślą fabularnie coś tam, żebym przysłali mu paczkę z Grecji po prostu i Kratos odpakowuje na przykład miecz ten Ateny, czy jak on się nazywa. Bo tam były fajne bronie. Lootboxy dokładnie. Wprowadzą. Bo tak. W trójce mieli łuk chyba był? No nie dużo pamiętam, rzeczy był miecz na pewno taki. Te takie. Więc fajnie było, jakbyśmy po prostu dostali nowe uzbrojenie. Bo to jest najprostsza odpowiedź na to, że
żeby rozgrywka nie była aż tak podobna do tego, co było w oryginale, tak? Tak jest. Czyli patrząc na Spotify, głównie God of War, ale pojawia się też dwa razy Elden Ring i pojedyncze tytuły jak Starfield czy coś tam, Suicide Squad. Teraz przejdziemy do odpowiedzi. O to ja mam YouTube'a, bo sobie znalazłem na swoim smartfonie. No dobra, ale to ja nie wiem, ja nie widzę, co ty czytasz. Dobra, mów. No to ja zacznę od pierwszego. Odpowiedzi na twoje pytanie, które zadałeś. Okay, pierwsze, Mark 13. Okej, okay, mam. Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to Dying Light 2 i Stalker 2. Może jeszcze ukażą się porty z konsol jak Spider-Man, God of War czy Uncharted na PC, które warto będzie sprawdzić. Chociaż tak naprawdę to ja z moim 5-letnim PC i tak nie wiem, czy mam na co czekać. No, na te porty z konsol to... Chociaż w sumie... Czemu nie? Mogło to dobrze w 1080p dobrze. Myślę, że Spider-Man... Ogólnie nie wiem, czy Stalker 2 na 5-letnim PC-cie to jest to dobry już pomysł. To już ale Dying Light wydaje mi się, że na przykład bez problemu. Stalker 2 to wiesz, jak będzie ogrywany na niektórych PC-tach. Tak jak Game Pass Ultimate. I no to na chmurze. Tak. No. Ale myślę, że się bardzo dobrze sprzeda i tak na Steamie. Jakby jeżeli te inne premiery Microsoftu coś pokazują, to taka PC-towa gra tym bardziej się sprzeda dobrze i tak. Adsun 22. Najbardziej czekam na The Wolf Among Us 2, ale chyba nie ma jeszcze potwierdzonej daty premiery. Nie ma. Nie ma. Ale była mowa coś o tym, że tak? Że powstaje, no więc... A nie, że ten rok? Zobaczymy. Może tam wspomnieli, a nie pokładałbym zbyt dużych nadziei. Przeczytaj komentarz Mafoki. Mafoki czeka... Mafoki pisze, że czeka na ukończonego cyberpunka. Haha. Aha, nie napisał haha, napisał odwrócona emotka. Chciałbym pograć w końcu w ten tytuł do końca. A widzisz, Kręcio pisze, że no podkładzik muzyczny był git na poziomie. Na git poziomie, czyli ja montowałem, nie ostatni? Tak, gratulacje. A co do gry lub gier, na które czekam, to numer jeden to Stalker, bo przypomina mi klimatem serię Metro, która zjadła mnie na kilkadziesiąt ładnych godzin. Numer dwa to Starfield, nie wiem czemu na to czekam, ale po cichu liczę na fajny kosmiczny RPG, zwiedzanie planet, eksploracja, jakieś potyczki, ciekawy świat, może nowe cywilizacje, gatunki, jakieś potwory. Ot taki wiesiek w kosmosie. Numer trzy to oczywiście Bóg Wojny, nie spodziewam się żadnej rewolucji, ale jeśli będzie dobrze fabularnie, przynajmniej jak w poprzedniej części, to wszystko, czego mi trzeba. Oczywiście mam jeszcze parę innych gier na oku, jak dodatek do Assassina, Dying Light 2 czy ten drugi Horizon, ale to już przy okazji. A zapomniałem jeszcze o Wieśku na nową generację i Cyberpunku, co by nie mówić o tym drugim, to fabularnie sztos. A Wieśka, no cóż, nigdy nie za dużo, zagram na pewno jak co rok. No tak, bo w tym roku ma też wyjść ten next-genowy Wiedźmin. Tylko a propos tego Stalkera, to w sumie... Bo to będzie taka gra, Stalker 2, w którą zagra mnóstwo osób, którzy nie znają Stalkera, ja znają Metro, nie? Więc ciekawi mnie, no bo to trochę inne gry. Ciekawi mnie, czy drugi Stalker w sensie bardziej będzie jak Metro? Tak. Bo twórcy wiedzą, że dużo, tak, czy bardziej będzie jak Stalker? Wątpię. Jakby oczekiwania wobec Stalkera są bardzo konkretne. No w właśnie sensie, tak tutaj myślałem. Ta różnica główna między Stalkerem a Metro jest to, że Metro jest bardziej liniowe, tak, i ono zawsze opierało się na takich w miarę zamkniętych lokacjach. W przypadku tego ostatniego Metro takich półotwartych. Nie, my nie skończyłem. Tak. To były takie huby akurat. Właśnie w sumie Metro, które najbardziej ludzie znają, czyli Exodus, to Metro, które się najbardziej inspirowało Stalkerem, jeżeli chodzi o konstrukcję map, więc raczej nie musi Stalker bardzo coś iść. Coś w tym jest, ale po prostu Stalker, chociaż to zależy, który Stalker, bo pierwszy Stalker, ten Czarnobyl, coś, cień Czarnobyla, tak? Mhm. To on był takim bardzo, bardzo sandboxowym Stalkerem. Był takim, takim fanatem. Ja pamiętam, ale chodzi mi o to, że w tym pierwszym ja pamiętam, że tam jakaś fabuła była. Ale ja mam wrażenie, że tam na początku po prostu jesteś rzucany po prostu w świat i tam idź. No tak. Bo... A na przykład Zew Prypeci już jest taka bardziej, że się zaczyna bardziej tak fabularnie. Bo pierwszy Stalker zaczynał się z najlepszym rozwiązaniem fabularnym w historii ludzkości. Czyli miałeś wypadek, masz amnezję, nie wiesz, kim jesteś. No, to też w sumie. I jakby w ten sposób tam się znajdowałeś, tak? I odzyskiwałeś gdzieś tam, powiedzmy, pamięć później. A te kolejne już jakby na tym budowały, tak? Bo jeden z tych dwóch kolejnych Stalkerów, to jeden jest sequelem, a drugi jest prequelem. Nie pamiętam jeszcze, więc który z którym. Ja też nie pamiętam, dlatego powiedziałem, że... Bo ja grałem drugi tak dawno, że mi się wydawało w ogóle, że... Bo tam był ten sam bohater na pewno, nie? Nie, w każdym. W ostatnich chyba był inny. Tak, mi się wydaje, że w jednym z nich był inny. Ale nie będę teraz powtarzać się Stalkera, kurczę, bo nie mam czasu, ale pamiętam, że grałem z jakimś modem w Prypeci, takim survivalowym. Jakiś chyba 6 lat temu ostatni raz. I to było bardzo przyjemne. Właśnie taki... Jest tam sandbox sporo, ale jest też fabuła dobra, którą masz tam do podążania za...
Także tak. Mr. Cube. Zdecydowanie Dying Light 2 i tak też głosowałem na waszej grupie, więc wszystkich zainteresowanych w ogóle, kto wygrał, to zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Gramy na Maxa Hyde Park. Elden Ring pewnie wygrał. Tak. Jedynka miała fajny setting. Nie. Świetną mechanikę. Mechanikę poruszania się całkiem przyzwoitą walki, a jedyne co kulało to fabuła, dialogi i postacie. Istnieje duża szansa, że dwójka zrobi to wszystko lepiej, a w bonusie daje jeszcze możliwość kreacji świata. Jaram się bardzo i liczam do premiery, która chyba już... 4 lutego. Trzy tygodnie. Ja pamiętam tylko a propos tego Dying Light 2 i fabuły, to mnie trochę... Nie powiem, że mnie to boli, ale ja widziałem te scenki fabularne i te... No jest na przykład misja, gdzie masz dosłownie 5 minut kascenki, nie? Wiesz, wchodzisz gdzieś, jest taka bardzo filmowa, jak w cyberpunku scenki, nie? Tylko w cyberpunku... No jest taki feeling cyberpunkowy. Nie do wszystkich gier to pasuje coś takiego. W sensie chodzi mi o to, że masz długie scenki, gdzie stoisz tylko i patrzysz. Postać się porusza, odgląda się, podchodzi do ciebie. Zaczyna rozmawiać z kimś tam, potem patrzy na ciebie. O, coś tam, jesteś tutaj. Zaczyna się rozmowa i takie... Takie jak w Far Cryach. No, że po prostu... Nie, w Far Cryach to wszyscy stoją, nie? Tak, a tutaj to, że tak nie we wszystkich grach ciebie, FPP, a ty się tylko patrzysz. Nie we wszystkich shooterach czy grach FPP akcji pasuje mi taki długi przestój na to, żeby się gapić na scenkę, no po prostu. Ale jeżeli będzie dobra fabuła, to może wytrzymam, zobaczymy. Bo wiesz, na przykład jak grasz w Half-Life'a 2, tak? Zresztą to jest archaiczna gra już, ale to tam niby jest cutscenka, ludzie gadają do ciebie i robią nawet różne rzeczy animowane specjalnie, ale ty masz w tym czasie... Po prostu ruszasz się postacią i nie jesteś w scence, tylko możesz tam skakać sobie, rzucać puszkami i coś tam robić. To jest oczywiście głupie, ale zawsze sprawia, że jakoś tak... Mniej nudne niż odbieranie kontroli graczom. Tak, nie czujesz się wybity z rytmu. Nie? A teraz twórcy współcześni chcą, że to musi być filmowe bardzo, bo przecież gracz nie zrozumie fabuły może. W zadziwiający sposób wydaje mi się, że tutaj Bethesda robi to lepiej niż większość studiów, bo oni wymyślili sobie ten system teraz, że dialogi dalej są prowadzone, ale ty masz dalej kontrolę też. Mm-hmm. Jakby dialogi są w oddzielnym menu, znaczy w oddzielnym jakby interfejsie. Wystarczy, że jesteś tam w miarę blisko, tak, i możesz wybierać opcje dialogowe. Możesz sobie się obracać, odchodzić, gdzieś tam słuchać dalej dialogu. Przygląda się kwipunek na przykład, jak ktoś się gada. Tomasz Ignacy. Ten rok zapowiada się świetnie, aż ciężko wybrać jeden tytuł. Jednak jakbym miał mocnego kompa albo Xbox Series X, to czekałbym na Stalkera 2. Niestety tak nie jest i prawdopodobnie God of War, jak i kolekcja Uncharted nie zawita na moim dysku. Natomiast jest jeden tytuł, który z miejsca ode mnie dostaje Goty, czyli Ori Oli World. Nie ma o czym dyskutować, okay. Zamykam temat. Następnym razem ciekawe. Użyjcie opcji szukaj. Okej. Ja grałem w Ori Oli World w preview. Bardzo przyjemna gra. Jeżeli pamiętacie Ori Oli, to jest taka deskorolkówka. Teraz przez zupełnie inna oprawa graficzna, bo taka, kojarzycie Adventure Time, taką kreskówkę z Cartoonu, mm-hmm. To z tym się kojarzy styl graficzny teraz. No i triki na deskorolce, super fajna oprawa, bardzo przyjemnie się jeździ, tylko trochę łatwiejsza też dla casuali niż poprzedniej części, bo już nie trzeba umieć lądować, bo jest automatycznie lądowanie prostsze w sensie niż w poprzednich częściach. Ale i premiera jakoś chyba w lutym czy w marcu też, więc doczeka się tutaj Tomasz Ignacy swojej gry roku już niedługo. Absyrtos Medea, God of War, Ragnarok i Marvel's Midnight Suns. O Marvelu pierwszy raz ktoś. Tyle gier wychodzi w tym roku, takich w miarę dużych, kurde. W końcu jest... powracamy. Victoria 3. To też, ale nie, serio, w porównaniu do poprzedniego roku to mam wrażenie, że naprawdę bardzo dużo tych gier się opóźniło do tego roku. A w sumie a propos Midnight Suns, to też wychodzi ta gra Pavonis Interactive, czyli Terra Invicta chyba. To jest ten zespół moderski, który do XCOM robił mody. Tak, to jest niszowy jednak, nie? To jest dobra giera. Ja wiem, że to fajne będzie, nie? Tylko jak nie masz walki normalnie, to nikt ci nie powie, że to jest nowy XCOM-like, czy no coś tak, tam. No tak, to jest bardziej strategia taka kosmiczna. Łukasz Bykowski. Mam tyle gier do ogrania, że raczej nie czekam na żadną nową. Nie dość, że sporo gier z PlayStation 4, to na dodatek też doszły mi gry z PlayStation 5. Kupiłem ostatnio Ghost of Tsushima Director's Cut na PlayStation 5, bo było w dobrej promocji i w sumie tak leży w folii na półce. Dam ci mój adres. Wyślij mi, bo ja chętnie... też chętnie, bo nie mam żadnych gier na PS5. Mam nadzieję, że save'y mi będą działać. Pewnie nie, musiałbym od początku grać, kurczę. Bo jak zacząłem na PS4, nie, to na PS5 jakbym chciał, to już nie... Da się, tylko tak. To jest skomplikowane rzeczy. Albo musisz wejść do... A już nie na PS4 ustawy, tego, nie? To już... Albo wykupić PlayStation Plus i wtedy mieć też na dawną konsolę. No nic, to od początku. Chyba tylko na GTA 6 czekam tak naprawdę, ale wiadomo, że to odległa wizja. A, no i oczywiście dobrze znów słyszeć waszą trójkę w komplecie.
Tomasz 81 napisał, że czeka na wszystkie gry, które wychodzą w tym roku, ale to powodzenia. Nie koniec. Mnóstwo A nie, następny komentarz Maciej Jaworski pod spodem, niestety na nic nie czekam. Tak jest. Okay. Jeszcze Mateusz Zdanowicz napisał 9. Tak, ale jeszcze mamy Kiju 1988, czekam na dwie gierki. Nie lubię tego słowa gierki. Dying Light 2 i Stalker 2. Taki niepoważny do takie mojego medium. Serious business. Kulturowe cuda i dzieła tutaj, gramy spokojnie. I tak dalej. Matchman napisał, what the fuck? Co się stało z głosem redaktora Stachyry? Mutacje powrócił już. Szybko podrósł. Jakieś 14 lat w tydzień. Tak. Przez jakiś czas miałem głos jak 14-latek przechodzący mutację. Teraz mam jak 15-latek przechodzący mutację. Ale możemy to zrzucić, że nagrywaliśmy w tym super studiu, gdzie był jeden mikrofon, a nasz trzech, nie? Więc nie. No, raczej. Ja mam tu komentarz Michała Szustaka, który pisze, że ja czekam na Haunted Chocolatier. Co prawda, zaraz ci powiem, co prawda premiera nie jest jeszcze ogłoszona i najpewniej nie będzie to ten rok, jednakże Stardew Valley tak we mnie rozbudził starą, dawno nieodczuwaną magię oraz przyjemność z gry, że chcę w ciemno zobaczyć kolejną produkcję tego chłopaka. To jest nowa gra twórcy Stardew Valley, w której będziemy grać kimś, kto odziedziczył jednocześnie sklep czekoladny i produkujesz też czekoladę, ale jednocześnie tam jest w ogóle jakaś magia też, jakieś to jest takie fantazy, uniwersum, trochę wygląda jak Stardew Valley, ale ogólnie no to będzie i też system walki jest, bo tam gdzieś się wybierasz po jakieś tam surowce. W Stardew Valley też trochę walki było, ale oczywiście mniej. I to ma być bardziej, z Willy Wonka, tak? Bardziej, tak, ma być bardziej rozbudowany trochę system walki właśnie w tych wyprawach i no zapowiada się super. Tylko pewnie premiera 2023, bo to jest koleś, który sam robi grę, nie? Mafoki jeszcze napisał, Cyberpunk przeczekany i zakupiony na promce ostatnio. Ciekawe, ile jeszcze trzeba będzie zaczekać na aktualizację. No, jeszcze troszkę pewnie. Może w tym roku. Sinol, albo Chinol. W tym roku czekam na nowe Lego Star Wars, a także na nowego Kangur Kakao. A? A propos polskich gier, bo to polska gra Kangur Kakao. Oczywiście. To też w kodzie fajne rzeczy. Polskich gier sporo wychodzi, całkiem ciekawych gier w tym roku. Bo okay. Oprócz Dying Light 2 mamy takie tytuły jak nowy Layers of Fear ma wyjść i wrócimy tak. Znowu do malowania, więc ja czekam, bo mi się bardzo podobało i na nowym Unrealu ma być, więc popiszą się pewnie tutaj graficzką. Flying White Hawk coś wydaje. Flying White Hawk wydaje Evil West poza Shadow Warriorem, więc to też jest spoko rzecz. Bluebird coś wyda pewnie. Każde studio dużo wyda ogólnie. Dużo w tym dużo roku. Rzeczy. Zdenek 117, czy to mój twoje alter ego? Nie, to jest mój brat. Tak? Bo poznaję, bo ma takiego samego maila i ten Zdenek 117 od chyba... Odkąd ja żyję. Okej. Okay. Wreszcie skład w komplecie jest dobrze, bo każdy wnosi inny punkt widzenia i brak jednej osoby był odczuwany. Idealnie pasuje cytat z Przyjaciół. Ja nie wiem, jak to powiedzieć. Welcome home, dude. Okej, okay, bo ja nie oglądałem Przyjaciół, więc... A to nie musisz znać Przyjaciół, żeby przyznać po angielsku. Może jest jakiś to klasyczny cytat, nie, ja gdzie też trzeba nie znam zaakcentować, więc nie? Na przykład welcome home, dude. Może tak było, nie wiem, bo ja też... ja to Przyjaciół oglądałem... Sami fajni Przyjaciół tutaj widzę. Nie, Przyjaciół widziałem ostatnio tak na poważnie. W gimnazjum może oglądałem? Myślę, jakbyś się spowiadał. W liceum też było bardziej How I Met Your Mother, czego żałuję do dziś, że to oglądałem, bo to jest takie cringe'owe z perspektywy czasu, ale wtedy mi się podobało, tak? Potem Big Bang Theory mi się w ogóle nie podobało. A mi się podobało. Ciekawe. Byłem podcast o tych, o sitcomach. Na podstawie na tego, dlaczego Pawła Stachyry nie było w podcastie. Tak. Ale widzę dziwną korelację, bo jest Zdenek 117, ale zaraz obok jest Bestia 119, który pisze, miałem napisać, Wodowic. Że na nic, ale przypominam sobie o Gotham Knights, więc chyba na to. Mam też nadzieję na jakąś niespodziankę, coś nieoczywistego, co mnie zaskoczy. I może to będzie Hollow ta Knight Silksong cię zaskoczy. To będzie na pewno Victoria 3. Tak jest. Paweł. Ja już mówiłem wam, a to na audycji mówiliśmy, tak, że ja czekam na wyspę tą Stardew Valley w Final Fantasy 13. Tak. Z farmą. Paweł Kulikowski napisał, witam wszystkich. Wow. Jestem fanem ścigałek. Powinien napisać witam tylko dwie osoby z trzech. I mam nadzieję, że na Forza Motorsport w tym roku. No ja też, bo na początku właśnie to mówiliśmy, no tak? Ja też mam nadzieję właśnie, że ta Forza wyjdzie w tym roku. To też jest to samo co zawsze, ale jakoś nie wiem, no w takie gry po prostu, że tak w kółeczko jeździsz, jakoś bardziej mi się przyjemniej gra w te samochodówki. Nie wiem, czego to zależy. Niż w open worldowe samochodówki. Może od tego, że posuniłem tego poczucia, że kurde, jest wszędzie coś i trzeba robić rzeczy, a tak przynajmniej... I nie wpaść w drzewa. Dokładnie.
I trzeba patrzeć bardziej dookoła, no a tutaj... Od barierki jak się odbijesz, to jeszcze tam dokładnie. Pół biedy, a jak wlecisz w te drzewa i musisz cofać czas, tego mają już wszystkie chyba no i, cofanie no czasu. I też, za darmo będzie, tak? Nie jakiś Gran Turismo, co musisz kupować. A tutaj Game Pass i proszę. No tak, Game Pass jest za darmo. Oczywiście. Pod każdym świetnikiem leży subskrypcja na kilka miesięcy. Szczerze mówiąc, nie dziwiłbym się, gdyby tak było. Jak ostatnio, bo ja przyznaję, że ostatnio akurat nie miałem za darmo, ale zdarzyło mi się, że miałem pół roku za darmo, bo tam dostaliśmy od Microsoftu. Teraz mam własnoręcznie płatny Game Pass. Natomiast znajomy ostatnio pisał, że tak jak Paweł Typiak nam opowiadał, nie, że ma tam Game Passa na ileś lat, bo tam jakieś tam skumulował kody, to on mi pokazał screena, że tam mu się twoja subskrypcja coś tam wygasa w 2026 roku i coś tam zapłacił za to jakieś 300 zł, niecałe. Nie, i ma Game Passa do końca życia. Kupiłbym było, jakby Game Pass wtedy jako usługa przestał funkcjonować za rok czy dwa. Nie, na pewno. Dobry panowie, to wszystkie już komentarze. Dzisiaj strasznie długa sekcja, chyba 22 minuty. A mówiliśmy już wam, żebyście nie pisali tyle, bo przestaniemy czytać. Nie. Piszcie, ale teraz będzie trochę gorsze pytanie. Będzie losu. W sensie, trzeba mieć jakieś zdanie, w sensie takie konkretne na temat konkretnej rzeczy. Bardzo proste. Bo zapytamy się o Dying Light 2 i jakby trochę poniekąd o długość, tak? Czy takie 500 godzin oferowane przez różne gry to dla was jest oczywiście coś, co was tak przeraża? Czy coś, co sprawia, że faktycznie bardziej chcę kupić tę grę, bo ona zaoferuje mi tyle tej zawartości, że przez rok te pieniądze grał wydane są usprawiedliwione wtedy, nie? Bo pogram 3-4 miesiące i wydałem 350 zł na grę na PlayStation 5, ale w sumie to tyle jest godzin, więc nie wiem, jest czy tak 500 szkoda. Godzin 500 godzin to może być tyle, ile byś potrzebował na przejście Finala 14. Wszystkich wątków fabularnych. Nawet może trochę więcej. Więc czy Final to Dying Light? Ja to ułożę w ładne pytanie. No, spoko. Ale i napiszcie nam, jaki jest wasz limit, jeżeli chodzi o gry i czas ich przejścia. Tak jest. Bo na pewno jakiś macie. Tak jest. I to był 480 odcinek GNM+. I razem z wami byli Mateusz Zdenowicz i Paweł Stachyra. I Mateusz Filip. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.